Cześć, ja mam na imię Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Dzisiaj jakże przyjemny materiał, a więc chwilę może nie porozmawiamy, ale opowiem Wam o historii cloud gamingu. Cloud gaming jest z nami już ponad 20 lat, a patrząc do samego samego początku, to zaraz będzie 25 lat. No więc jest to czym opowiadać, bo technologia cały czas dla niektórych wydaje się świeża. Wszyscy myślą, że to dopiero początek, a tak naprawdę e, tak jak patrzyłem, sobie, przygotowując ten materiał, możemy spokojnie powiedzieć, że jesteśmy już w trzeciej generacji usług cloud gamingowych, które Dostarczają nam producenci, czy usługodawcy, tychże właśnie. Także no cóż, nie, nie przedłużając wstępu, pozostaje mi zaprosić Was na materiał. Mam nadzieję, że się spodoba, bo to naprawdę fajny materiał, e, który pokazuje jaką długą drogę przed cloud gaming do tego, że mógł nam oferować to, co w tej chwili nam oferuje, a przecież dobrze wiemy, jeszcze, jaka długa droga przed nimi. Ja myślę, że pewne zaskoczenia mogą być nawet dla stałych oglądających tutaj naszych widzów, e, czy osób, które generalnie cloud gamingiem się interesują, ile usług od samego początku e, praktycznie. Od samego początku dalej jest z nami i świadczy swoje usługi tylko niekoniecznie w takiej formie, jakiej byśmy sobie to wyobrażali. Także nie przedłużając, zapraszam do materiału. Pierwszą publiczną demonstracją Cloud Gamingu był startup o nazwie Game Cluster, który zaprezentował swój produkt, właśnie swoją usługę na targach E3 w 2000 roku, a więc już 24 lata temu. Premiera miała miejsce w 2003 roku, gdzie G Cluster, bo taka była skrócona nazwa usługi, dostarczał gry na PCT, wykorzystując dostawców usług VOD czy np. producentów dekoderów. Taki model trwał do 2010 roku, więc jak widać było na tym polu pewne sukcesy. No ale ze względu na zmiany rynkowe, a głównie popularyzację gier free to play G-Cluster zmienił swój model i zaczął dostarczać swoje gry operatorom sieci. E, I firma zdecydowała się skupić na użytkownikach telewizji internetowej, a więc wszelkiego rodzaju IPTV. E, francuski Telekom FSR uruchomił usługę gier G-Cluster w 2010 roku, jako taką swoją wewnętrzną dla użytkowników końcowych. A Orange też poszedł w jego ślady w 2012 roku, oferując usługi gier dla swoich klientów. Co ciekawe, obie usługi działają komercyjnie do tego czasu, do dzisiaj, oferując gry w chmurze dla swoich klientów w telewizji i telefonii komórkowej. Wracając lekko do początku, a więc 2003 roku, jedną z ciekawszych prób była ogłoszona przez amerykańską firmę Infinium Labs e, usługa, która to wypuściła w ogóle sprzęta, więc konsolę o nazwie Phantom. Model biznesowy był dosyć prosty, a więc całość miała e, działać jako gry na żądanie za pośrednictwem miesięcznej subskrypcji online, na więc podobnie jak dzisiejszy Game Pass Ultimate, czy Amazon Luna. Phantom został całkiem sprytnie zaprojektowany, bo korzystał z biblioteki gier PC, no dzięki czemu od samego początku miał ogromną bibliotekę gier. Działający prototyp został po raz pierwszy zaprezentowany na targach E3 już w 2004 roku. Na demie uruchamiali Unreal Tournament 2004, a następnie ponownie był pokazany na QuakeConie, gdzie pokazano, że jest w stanie doskonale obsługiwać Quake 3 Arena, a więc, no co dużo mówić, grę, która wymaga nie lada niskich opóźnień. Niestety, po kilku niepowodzeniu niepowodzeń w 2008 roku firma zbankrutowała, a konsola nigdy nie została oficjalnie wypuszczona na rynek. Kolejną próbą, taką bardzo wczesną próbą, był oczywiście Crysis, a więc gra, która przecież miała opinię bardzo wymagającej, a dokładnie jej producent, a więc firma Crytek, która rozpoczęła pracę nad chmurowym rozwiązaniem dla swojej wymagającej, jakby nie było, gry już w 2005 roku. Całość została wstrzymana w 2007 roku. A dlaczego? No, ze względu na to, jak globalnie patrząc, kiepską infrastrukturę, więc Krajtek stwierdził, że to jeszcze nie jest ten moment na wypuszczanie usług cloud gamingowych. I tutaj moglibyśmy zamknąć pierwszą generację usług cloud gamingowych, które pojawiły się na rynku. Do drugiej generacji usług cloud gamingowych możemy przypisać dwie kolejne próby, a więc dwie firmy, Gaikai i OnLive. Przy czym to właśnie OnLive jest jakby moim takim osobistym pierwszym doświadczeniem cloud gamingowym, więc tutaj mam jakby szczególny sentyment do tej usługi i ogrywanego wtedy Batmana. No, nie powiem, robiło to wtedy na mnie ogromne wrażenie. Człowiek o imieniu Steve Parman ujawnił OnLive na Game Developer Conference w marcu 2009 roku. Był przekonany, że wraz z poprawą kompresji danych i wideo, a także z możliwościami smartfonów, które już dosyć mocno rozpychały ich na rynku, jego biznes nie może się nie udać. Online został oficjalnie uruchomiony w czerwcu 2010 roku wraz ze sprzedażą mikrokonsoli OnLive, no bo oczywiście nie były to jeszcze czasy Smart TV, więc jakakolwiek dedykowana aplikacja nie była możliwa do wdrożenia. OnLive praktycznie od razu uzyskał wsparcie kilku dużych wydawców, takich jak Ubisoft, 2 Games czy THQ, no ale im dalej w last tym było trudniej i trudno było im wciągnąć innych wydawców na pokład, ponieważ obawiali się subskrypcyjnego modelu dostępu do usługi. Skąd my to znamy, prawda? Jesteśmy 14 lat później, a wydawcy dalej mentalnie są w roku 2010. Równolegle do online powstał kolejny startup o nazwie Gaikai. no Myślę, że nazwa Wam znana. Mam nadzieję, zostało ogłoszone przez Dave'a Perego w 2010 roku. Gajkaj działał zupełnie inaczej. No i było, było to swojego rodzaju demo, taki pokaz technologiczny, bo cała usługa skupiała się na streamingu wersji demonstracyjnych gier, które można było sprawdzić i później już kupić na swój faktyczny, fizyczny sprzęt, który mieliśmy w domu. Dzięki temu Gajkaj zyskało znacznie szersze i większe wsparcie wydawców, już takich jak Electronic Arts, które nie wspierało on live jakby na żadnej płaszczyźnie. Usługa miała się dobrze i w 2012 roku za za 340 milionów dolarów i zostało przejęte przez Sony e, i do października 2012 roku, co ciekawe, oferowało gry z... PlayStation. Ostatecznie całe technologiczne zaplecze zostało wykorzystane do aktualnej oferty w postaci PlayStation Now, które jest dostępne od 2014 roku tam powiedzmy w różnych krajach, na, w różnej formie. OnLife nie miało tyle szczęścia. Projekt nie był rentowny właściwie od samego początku, i firma została ostatecznie przejęta przez OL2. To taki jakby stworzony trochę oddzielny byt. Były podjęte, czy OL2 podjęło jeszcze próbę restrukturyzacji, zwolniono 2 trzecie pracowników co celu obniżenia kosztów i zmieniono model biznesowy. Tak, aby umożliwić użytkownikom strumieniowanie gier, które już posiadali. No, niestety, w dłuższej skali nic to nie zmieniło i koniec końców całość została przyjęta przez Sony. Także w kwietniu 2015 roku Sony zostało właścicielem OnLive i zamknęło usługę miesiąc Później no, jest to tyle ciekawe, że Sony jest tutaj jakby pionierem, jeśli chodzi o duże firmy w przejęciach chmurowych i tak naprawdę stało się w, przez przejęcie Gaikai i OnLive właściwie no, takim ogromnym właścicielem wszelkiej własności intelektualnej, którą miało wypracowane OnLive, jak i Gaikai. Także no, dostęp do szeregu patentów obejmujących rozwiązania na w chmurze Sony miało już w 2015 roku. Join cloud Gaming with Możemy więc spokojnie przyjąć, że trzecią generacją usług cloud gamingowych są usługi, które towarzyszą nam no dzisiaj lub niedawno, tak jak stadia, zostały zamknięte. Nvidia Grid, którą dzisiaj znamy pod nazwą GeForce Now, miała premierę w maju 2012 roku. Co ciekawe, początkowo Nvidia miała mocno współpracować z Gaikai e, oraz kolejną usługą, która wystartowała w tym roku był Ubitus, natomiast Ubitus był usługą typu White Label w opartą w 100% o technologię NVD, którą inni dostawcy mogli wykorzystywać do oferowania cloud gaming swoim już ostatecznym klientom. No, patrząc na to, co robiło Google ze stadion w ostatnim czasie, przy chwilę przed zamknięciem. no Brzmi to bardzo znajomo, ale jak widać nie model oferowania usługi firmom najpierw, a później klientowi detalicznemu jest lepszy, no bo w tą stronę po prostu nie zadziałało. Możliwe, że też po prostu było już zbyt późno. Nvidia Grid została oficjalnie zaprezentowana jako usługa wiązana z urządzeniem Nvidia Shield podczas ICS w 2013 roku. Usługa została uruchomiona wraz z pakietem e, innych usług towarzyszących typu White Label, takimi jak Agavi, Cloud Union, CyberCloud, Gcluster, Playcast czy wspomniane wcześniej Ubitus. Nvidia dalej inwestowała swoje rozwiązanie i w 2014 roku została uruchomiona autonomicznie w Ameryce Północnej, gdzie udostępniono ograniczoną liczbę gier. A następny duży krok, no właściwie ogromny, taki który nam towarzyszy do dzisiaj, miał miejsce w 2017 roku, gdzie można było już usługi korzystać na tach i przy okazji otrzymaliśmy integrację z różnymi platformami, na których gry można było kupować, takimi jak Steam czy Epic. No i tutaj piękna historia, bo co ciekawe, właśnie ta część, a więc importowanie gier do usługi, zostało skrytykowane przez wydawców, a głównymi firmami, które tutaj miały coś przeciwko, była firma Activision Blizzard i Bethesda Softworks, ponieważ licencje użytkowania były przeznaczone wyłącznie na komputery osobiste, a nie do grania w chmurze. Wydawcy więc zmusili Nvidia do tego, żeby wycofała gry ze swojej usługi. No i jak widać karma wraca, bo dzięki temu że Microsoft przejął te firmy, podpisał umowę z Nvidia na 10 lat. My możemy się tymi grami powoli cieszyć, no bo te gry szerokim strumieniem płyną do usługi i przecież już pojawiły się gry Microsoftu, już pojawiły się gry Bethesda. No i za rogiem widzimy już gry Activision Blizzard, bo przecież Diablo 4 zostało już na usługę. Zapowiedziane z pozostałych mniejszych projektów w 2014 roku Nintendo podjęło pierwszy raz rękawice cloud gamingowe, oferując Dragon Quest 10 na Nintendo 3DS w Japonii, wykorzystując do tego właśnie firmę Ubitus, która swoją drogą towarzyszy im w ich jakby cloudowych rozwiązaniach do dnia dzisiejszego. Kolejne usługi to już czasy zupełnie nowożytne, a więc 2017 rok usługa Shadow, w 2018 roku pojawiły się plotki o projekt Atlas od Electronicus, a Microsoft i Google zapowiedzieli swoje usługi, a więc odpowiednio Xcloud oraz Project. Stream, przemianowany później na Google Stadia. 2019 i 2020 rok to ogłoszenie kolejnych usług, a więc Boosteroid oraz Amazon Luna. Oczywiście nie powiedziałem tutaj o wszystkich usługach, tylko chciałem skupić się na najważniejszych takich kamieniach milowych dla branży, czy dla tej części branży, a więc cloud gamingu. Dlaczego? No dlatego, że tych małych usług jest bardzo dużo. Jest w ogóle wiele ciekawych i dosyć świeżych podejść do cloud gamingu, takie jak udostępnianie swoich komputerów. Jest oczywiście cały, nazwijmy to private cloud, a więc używanie takich aplikacji jak Steam Link czy Moonlight, żeby streamować jakby swoje, gry ze swoich urządzeń na zewnątrz czy wewnątrz, gdzie chcemy sobie grać, do czego zresztą powstały takie urządzenia jak PlayStation Portal czy G-Cloud, także branża ma się dobrze, jest rozgałęziona dosyć mocno i w tej chwili myślę, że jesteśmy już po takim pierwszym filtrze tego, co się działo w branży i nie spodziewałbym się jakichś tutaj wielkich czy ogromnych zamieszań, czy upadków. Oczywiście każda usługa może być zamknięta w dowolnej chwili, natomiast generalnie to zasady gracze wybrali. Wiemy już, jaka będzie najbardziej popularna Najbardziej popularny model biznesowy, a więc to taki, w którym płacimy i za usługę, i za gry, i do tego, że będziemy najczęściej jednak spotykali się z usługami, które nie są autonomiczne i korzystają z architektury już gotowej, a więc z PC, -tów, no ewentualnie Microsoft, który tutaj się rozpycha, czy Sony, powinno nam zaoferować swoje rozwiązania, które będą opierały się o ich konsole. Miejmy nadzieję, że te lepsze niż gorsze, bo w tej chwili Xcloud, no jest to, co tu dużo mówić, takim ogonem cloud gamingowym, nawet Boosteroid bije na głowę, jeśli chodzi, bije na głowę Xcloud, jeśli chodzi o jakość, no przecież jest to znacznie mniejsza firma, jeśli chodzi o zasoby czy możliwości, przecież Microsoft ma swoje serwerownie i swoje data center. No ale wracając na Ziemię. Dlaczego ta historia układa się tak nie inaczej? Dlaczego te wszystkie firmy, które były pionierskie albo zostały sprzedane albo upadły? No dlatego, że cloud gaming jest absolutnie... Yy... Technologią czy częścią branży zależną. Zależy oczywiście od tego, jaki mamy internet, i wiele z tych inicjatyw było podjętych zbyt wcześnie, żeby utrzymać tak kosztowny e, tak kosztowną firmę, jaką jest firma dostarczająca usługi cloud gamingowe. I nie ma co się czarować, zobaczcie w tej chwili, jakie mamy problemy, mimo że jesteśmy 20 lat później, czyli pionierzy naprawdę przy przy technologii 20 lat, to jest, wiecie, to jest epoka, gdzie nie było smartfonów, a są smartfony, więc jakby niewyobrażalne wszystko technologiczne nastąpił w tym czasie, a dalej mamy problemy z internetem, czy dalej mamy miejsca, w których z tej sieci nie da się korzystać, mimo 5G, mimo tego, że te opóźnienia, no, zmieniły się, czy transfer zmienił się nie do poznania. Ja pamiętam, jak testowałem online pierwszy raz, to miałem, mimo że miałem już internet kablowy, jakby z telewizji kablowej, więc dosyć szybki i bardzo stabilny, no to Generalnie te poziomy opóźnień nie pozwalały na jakąś super płynną rozgrywkę, aczkolwiek sama technologia była fascynująca. On lech miał już ten problem, że najbliższe serwery były w Wielkiej Brytanii, więc no, jakby leciało trochę ten sygnał. Tak czy inaczej. Jest to technologia zależna. Musimy mieć nie tyle szybki, co stabilny internet o niskim opóźnieniu. To jest ważne, że on nie musi być szybki, bo żadna usługa nie wykorzystuje więcej niż 100 megabitów, ale musi to być internet, który po prostu działa stabilnie. Połączenie musi być solidne, serwery muszą być blisko, routing do tych serwerów musi być stabilny i porządny, więc jest pewna taka część technologiczna zależności, na którą producent tej usługi. Niekoniecznie ma wpływ, ma wpływ w jakimś stopniu, czyli wiemy, że np. NVIDIA niedługo odpali serwery w Warszawie, ale czy routing do tych serwerów z Zakopanego będzie dobry? Czy ktoś, kto mieszka w Poznaniu na osiedlu, które zostało wybudowane 50 czy 60 lat temu, a infrastruktura jeszcze od czasów Neostrady jest ciągnięta gdzieś tam po, po starych studzienkach, będzie w porządku? tego nie jest w stanie Nvidia nikomu zagwarantować, dlatego to największe wyzwanie tak naprawdę to jest wyzwanie e, jakby infrastrukturalne, które nie należy do e, producenta czy do o, o, firmy, która oferuje tą usługę cloud gamingową. I to właśnie z tego powodu nie miało prawa się udać tak dużo lat temu, e, bo co dużo mówić, no dopiero teraz zaczyna być w tym miejscu, w tym, w którym właśnie e, dłużej czekamy na dostęp do gier, niż czekamy na ściągnięcie się pliku mp3, co kiedyś trwało naprawdę godzinami. No i tak to. Także dzięki wielkie. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeżeli tak, to zapraszam do komentowania, bo to bardzo duże wsparcie dla kanału. I łapek w górę. A jak się nie podobało, to łapek w dół. No i oczywiście, jak zawsze, zapraszam do subskrybowania kanału na grupę Facebookową, na kanał na Discordzie. No i ogólnie do brania udziału w tym naszym cloud gamingowym polskim życiu. Dzięki wielkie. Pograjcie sobie trochę. Cześć.